Jest dopiero 6 rano, właśnie wstało słoneczko. Nikt tutaj jeszcze nie wstał, temu w środku, a ja przyszedłem zobaczyć, jak wygląda wschód słońca. Śpiąca królewna w końcu się obudziła i dotarliśmy na śniadanko. Mamy chwilkę po 8, więc tak czy siak jest jeszcze bardzo wcześnie. Smacznego synka. W cenie naszego pokoiku mamy też śniadanie, więc dostaliśmy do wyboru, były chyba 4 soki. Każdy sobie, Sonia wzięła sobie arbuzowy, ja wziąłem sobie cytrynowy. Mamy kawki i do wyboru było kilka opcji śniadaniowych. Dzisiaj skorzystaliśmy z takiego bardziej amerykańskiego, czyli mamy naleśniczki z bananem, Sonia ma miód, a ja mam sos karmelowy. Śniadanko zjedzone, teraz przyszliśmy się przebrać, przebieramy się w stroje, zabieramy maski, płetwy i idziemy snorklować. Będziemy poszukiwać żółwi, które tutaj podobno pływają wokół tych 3 wysepek. Wróciliśmy już ze snorklowania, spotkaliśmy wielką jaszczurę, która była przed naszym domem. A teraz znowu się przybraliśmy, ale woda z nas wyciągnęła tak bardzo całe siły, że Sonia się schowała za mną. Woda wyciągnęła z nas całe siły i szukamy po prostu, ledwo co idziemy, szukamy czegoś do jedzenia. Także lunchik jedzie jak nic. Miejsce znalezione, teraz trzeba tylko wybrać jedzenie. Taki mamy widok. Sok z arbuza, sok z ananasa i fish and chips. Tak żeśmy zaszaleli. Smacznego. Smacznego. Ależ te rybki były pyszne. Naprawdę. Tak jak na Malcie, znaleźliśmy sobie miejsce, które robi przepyszne rybki. Na pewno tu jeszcze wrócimy. Znaleźliśmy teraz taką fajną huśtawkę nad wodą i Sońka idzie, jest dzielna, mówi, że pójdzie. Idź, idź. A ja filmuję i czekam, aż piknie. Dzisiejszy odpływ jest chyba jeszcze większy niż ten wczorajszy. Normalnie suchą nogą można dojść do tych fal, które się tam rozwijają. Znowu zachodzi słońce i mamy taki piękny widok na Lombok tym razem. A Sońka tam w dole idzie na tą skałę. Znaleźliśmy właśnie idealną miejscówkę do podziwiania zachodu słońca. Sońka się już ułożyła, zamówiła sobie czekoladowe brownie i kawkę. Ja czekam też na kawusie. I tam słoneczko już chyli się ku zachodowi. I będziemy sobie tutaj obserwować. A tak wyglądamy we dwójkę.